Witajcie. Chcę dzisiaj wspomnieć ducha Edwarda Szostaka, zasłużonego instruktora ziemi częstochowskiej. Edward Szostak urodził się 7 października 1931 roku w Częstochowie. Od 1945 roku działał w 9 częstochowskiej drużynie harcerskiej imienia Jana Kilińskiego, a następnie włączył się w działalność podziemnych organizacji wojskowych w stopniu porucznika i z tego powodu został w 1950 roku skazany na 12 lat pozbawienia wolności. Zwolniony został przedterminowo w marcu 1957 roku na skutek amnestii. Po wyjściu na wolność wrócił do działalności w Związku Harcerstwa Polskiego, organizując kolejne drużyny i pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta częstochowskiego chówca ZHP. Druh porucznik harcmistrz Edward Szostak był organizatorem obchodów jubileuszowych ZHP, uroczystości patriotycznych. Ponadto z jego inicjatywy organizowane były również imprezy oraz turnieje sportowe dla młodzieży, a także ogólnopolska pielgrzymka ZHP na Jasną Górę. Był autorem lub współautorem książek poświęconych harcerstwu, m.in. W kręgu historii harcerskiej tradycji, Harcerstwo polskie u stóp jasnogórskiej pani 1920-1977 oraz dziejów ruchu harcerskiego w Częstochowie. Należał do Związku Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej czy Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niezłomnych, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego, Złotym Medalem Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez III Rzeszę, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP z rozetą i mieczami. Został również wyróżniony Nagrodą Prezydenta Częstochowy, tym co służą miastu i ojczyźnie. Zmarł 17 marca 2019 roku i został pochowany na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Byłam na pogrzebie drucha Edwarda. Było bardzo dużo ludzi, dużo harcerzy, a ja do dzisiaj w uszach mam piosenkę harcerską Płonie ognisko i szumią śpiewnieje, którą zaśpiewali wszyscy obecni po złożeniu trumny do grobu. Przyznam wam, że zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. A drucha Edwarda zapamiętał mnie jako bardzo miłego człowieka. Przez wszystkie lata, w których go spotykałam na mojej harcerskiej drodze, przy różnych patriotycznych wydarzeniach czy harcerskich, zawsze był uśmiechnięty, pogodny, nie żalił się na zdrowie nigdy, nawet jeżeli mu coś faktycznie w tym czasie dolegało. Nie słyszałam też z tego ust skargi czy krytyki drugiej osoby. Jeżeli coś do kogoś miał, to mówił tej osobie tą rzecz w twarz, poza uszami i oczami osób trzecich, bo wychodził z założenia, że to jest po prostu sprawa między nim a tą osobą. Wiem, że nie odmawiał pójścia do szkoły na spotkanie z młodzieżą, bez względu na to, czy to były dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy młodzież z klasy maturalnej, bo zawsze podkreślał, że póki mu siły i zdrowie pozwolą, to będzie chodził do szkół, będzie się z młodzieżą spotykał, żeby się podzielić z nimi swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Ostatnie wydarzenie patriotyczne, na którym się pokazał, to 1 marca 2019 rok i uroczystości poświęcone żołnierzom wyklętym. Jak wiecie, miał niecałe 3 tygodnie życia jeszcze przed sobą, ale przyszedł, mimo że był już wtedy naprawdę poważnie schorowany. Myślę, że tutaj też harcerze, harcerki czy instruktorzy chówca ZHP w Częstochowie, a także uczniowie i nauczyciele szkół częstochowskich pamiętają spotkania z druhem Edwardem Szostakiem przy różnych okazjach. I napiszcie pod filmem, jak go zapamiętaliście z tych spotkań jako harcerza, jako człowieka. I do zobaczenia wkrótce.